Wiemy już, że równanie elipsy, której osie symetrii pokrywają się z osiami współrzędnych, wygląda następująco. X kwadrat przez a kwadrat plus y kwadrat przez b kwadrat równe 1. A i b to są dwie liczby dodatnie. No i tutaj załóżmy sobie, że a to jest ta półoś wielka, czyli półoś wielka jest wzdłuż osi x. Znaczy to jest półoś. A to jest półoś. Mała. Czyli tak, czyli to jest długość tego odcinka, to jest właśnie a. Długość tego odcinka to jest b. No, jeżeli ta elipsa miała półoś wielka, leżałaby, pokrywała się z pionową osią, no to oczywiście b by było większe od a. No, wtedy ta elipsa byłaby wydłużona w kierunku pionowym. Dobrze, i teraz chciałbym powiedzieć o ciekawej własności elipsy, no, która też jest brana czasem za jej definicję. Wiemy, że elipsa, jeden ze sposobów definiowania elipsy to jest krzywa, która powstaje przez przecięcie stożka płaszczyzną. I teraz ciekawą własnością tej krzywej jest własność następująca, że na półosi wielkiej są symetrycznie względem środka położone dwa punkty. Powiedzmy, że te dwa punkty nadamy im, one są symetryczne, tak? Czyli to jest punkt o współrzędnych f0. F jest większy od 0, a ten punkt ma współrzędną minus f. To są ogniska, tak? Czyli to są ogniska. Ogniska tej elipsy. Otóż te punkty mają następującą własność, że jeżeli wezmę dowolny punkt na elipsie, prawda, mogę sobie wziąć na przykład ten punkt i policzę długość, odległość tego punktu od jednego ogniska i dodam odległość tego punktu od drugiego ogniska, czyli może D1, D2, to ta wielkość nie zależy od tego, który punkt na elipsie wezmę. Czyli dla tego punktu, powiedzmy, że wezmę teraz punkt, prawda, na przykład ten, to ten punkt ma odległości z kolei D3, D4, prawda? Czyli napiszmy może to, bo to jest ważna własność, równa się i tak dalej. Czyli, i to może być w ogóle przyjęte jako definicja elipsy. Prawda? Czyli na elips suma, może napiszmy tak, elipsa to zbiór punktów na płaszczyźnie, których suma odległości od dwóch innych punktów, prawda, zwanych ogniskami, no, jest ustalona. Czyli to są te ogniska leżą wzdłuż osi, na osi wielkiej, symetrycznie względem środka. No i właśnie te, jak wezmę punkt, policzę te odległości, dodam do siebie, to dla każdego punktu na elipsie będzie tyle samo. No dobrze, skoro to
przyjmiemy, to zobaczmy, że z tego wynika już, ile to musi być. No, czyli znajdźmy teraz związek między, po pierwsze, ile ta suma odległości wynosi, a po drugie, jak ta ogniskowa elipsy, czyli to F, ma się do A i B. W tym celu pomyślmy sobie może o punkcie, weźmy na sobie na elipsie punkt ten, skrajny, prawda? Weźmiemy punkt, on ma współrzędną A, 0. Teraz, jaka jest jego odległość od punktu, od jednego z ognisk, prawda? Ile wynosi to? No to, prawda, długość tego odcinka to jest A minus F. A jaka jest długość, odległość tego punktu A, 0, od drugiego ogniska? No to jest tyle, ile było tu, plus 2F. Czyli ta druga odległość. Dobrze, czyli ta suma tych odległości jest A minus F, to jest 1, plus ile? Plus to samo i plus 2F. A minus F. I plus 2F. No ile to jest? No to jest A minus F plus A minus F plus 2F, czyli 2A. Aha, czyli jeżeli ta odległość rzeczywiście jest stała, to ona jest równa 2A, czyli jest równa długości osi większej elipsy. Dobrze, a teraz i to dostaliśmy tę wiadomość, korzystając z tego skrajnego punktu. A użyjmy teraz tej naszej wiedzy dla tego punktu. Co możemy tutaj wypisać? No oczywiście tak. Tu jest kąt prosty, czyli D3, prawda? D3 jest równe D4. Skoro już wiemy, że suma ma być 2a, czyli to jest a. No i teraz popatrzmy, mamy trójkąt prostokątny. O przeciwprostokątnej a, czyli a kwadrat. I przy prostokątnych, no b, czyli b kwadrat plus f kwadrat. Aha, no dobrze, czyli to jest ten związek, który łączy długości półosi wielkiej, półosi małej i ogniskowej, czy też może inaczej f kwadrat równa się a kwadrat minus b kwadrat. No i to jest związek między położeniem ognisk elipsy a półosiami a i b. Teraz tak, zobaczmy, jeżeli a jest równe b, to f jest równe 0. Czyli a równe b, to znaczy, że ta nasza elipsa jest okręgiem. Czyli jakby okrąg ma, te dwa ogniska dla okręgu się zlewają w jedno ognisko, czyli które jest po prostu środkiem okręgu. Natomiast jeżeli A jest dużo większy, jeżeli A jest dużo większy od B, czyli elipsa jest taka wypłaszczona, to te ogniska się oddalają od środka. Prawda? Jeżeli A jest dużo większy od B, no to F jest prawie równe A. Prawda? Czyli dla takiej spłaszczonej elipsy ogniska leżą bardzo daleko od środka, blisko tych skrajnych punktów. No, skąd ta nazwa ogniska? Więc teraz tego nie wykażemy, może jeszcze w jakimś innym filmie, ale okazuje się, że jeżeli wypuścimy promień światła z tego ogniska, to wszystkie te promienie wypuszczone z jednego ogniska po odbiciu, prawda, jeżeli to odbiją się od tej elipsy, prawda, kąt padania równy kątowi odbicia, one znajdą się w drugim ognisku. Czyli innymi słowy, to jest droga promienia świetlnego wypuszczonego z jednego ogniska, po odbiciu od elipsy trafi ono do drugiego ogniska i stąd jest ta nazwa ogniska. Dobrze, no i teraz może jeszcze na zakończenie jakieś takie zadanko, w którym zastosujemy ten wzór, czyli może powiedzmy tak, znajdź
współrzędny ognisk elipsy x minus 1 do kwadratu przez 25 plus y plus 1 do kwadratu przez 16 równe 1. I tu mamy, pomożemy sobie rysunkiem, więc tak. Ile jest a? No to jest a kwadrat, prawda? To jest a kwadrat, czyli a jest równe 5. Długość tej półosi większej jest 5, to jest b kwadrat, wobec tego b jest 4. Czyli f kwadrat równa się 25 minus 16, czyli 9, wobec tego f jest równe 3. Czyli wiemy już, mamy te informacje. No i wiemy, że środek, prawda, środek to nie jest elipsa o środku 0, 0, tylko o środku w punkcie 1, minus 1. No i może narysujmy tutaj tę naszą elipsę. Czyli tak, środek jest 1, minus 1, czyli tu. Czyli osie symetrii będą, to będą osie symetrii naszej elipsy. Półoś wielka jest 5, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Tu będzie jeden wierzchołek. Czyli tu jest 6. A drugi wierzchołek będzie 1, 2, 3, 4, 5 tutaj. I współrzędna x tego jest minus 4. Teraz półoś mała jest 4, tak? Czyli tu jest 1, 2, 3, 4. Tu jest wierzchołek i 1, 2, 3, 4. Tu jest wierzchołek. I ta współrzędna tego wierzchołka jest minus 1, 3, a ta jest minus 5. I rysujemy naszą elipsę mniej więcej. Tak, ona powinna być symetryczna. No, całkiem nieźle to wyszło. No teraz, gdzie są ogniska? No, ogniska są na osi wielkiej. Tutaj oś wielka to jest oś pozioma, czyli a równe 5 w odległości 3 po obu stronach od środka. Czyli tu jest 1, 2, 3. Tu jest jedno ognisko. 1, 2, 3, drugie ognisko. Czyli współrzędne tych ognisk są, to jest punkt, może, to jest punkt o współrzędnych 4 minus 1, a drugie ognisko ma współrzędne, współrzędna y jest taka sama, minus 1 i minus 2.